Witajcie z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zrecenzujmy to. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić taką saszetkę, właściwie no trudno nazwać to saszetką, taki troszkę mniejszy zestawik, który nazywa się Trening Kendo Lego Ninjago, a właściwie Trening Kendo Zeina. Zestaw zawiera no, to co widzicie, właściwie taką kapsułę z tutaj zbroją Zeina i trzema broniami. No, oczywiście oraz samą minifigurkę Zeina. Jak widzicie, po opakowaniu zestaw zawiera 25 elementów. Także, no, tył oczywiście niczego ciekawego nie pokazuje. Możemy tutaj już lekko zobaczyć, co kryje się natomiast w środku. A ja zabieram się już do otwierania. Z takich ciekawszych rzeczy to mogę powiedzieć, że już tutaj, jak widzicie, po logo widać, że to był zestaw specjalny wyprodukowany dla sezonu 8, czyli Synów Armadona. Ale otwórzmy już sam zestaw. Także w samym zestawie dostajemy instrukcję, którą zaraz sobie przejrzymy. Oraz taką, no, małą kapsułę. No, tak jak widać na obrazku na jednego ludzika, no. Porównując tutaj, zobacz, tak się mieści w mojej dłoni, tak. Żeby złapać, zabrać ją ze sobą gdzieś. Jak widzicie, sama kapsuła, no to tutaj to jest taki hologram, tutaj mogę powiedzieć, coś w tym stylu. Z jednej strony widzimy tutaj twarz zamaskowaną Zeina, a z drugiej strony, jak przekrzywimy to, o, symbol lodu, czyli jak wiadomo, symbol żywiołu Zeina. Ale wcześniej zobaczmy, co się znajduje w instrukcji, bo to mnie akurat ciekawi, bo tu no nie powiem, nie widać tutaj, żeby było coś do składania ciekawego, no więc sprawdźmy, co tu nam instrukcja chce pokazać. Aha, czyli jednak coś będzie do składania, ale to zaraz zobaczymy. Otworzymy. No, jednak jest coś do składania, przepraszam, zwracam honor. To ja tutaj na szybko, tutaj na wizji to złożę. Także jak obiecałam, wróciłam po krótkiej przerwie, dosłownie kilka minutkę z dwie, na po złożeniu właśnie tego zestawu. Jak widzicie już po okładce, jak to było tam przedstawione, taki tutaj kapsuła polega na tym, że w jednej części mamy tutaj właśnie minifigurkę Zeina z ubraniem, szatą właściwie tylko. O! Z szatą wukru, czy jak to tak, o coś w tym stylu, oraz tutaj ze swoim kołczanem na strzały. Ogólnie minifigurka właściwie strój jej jest taki sam jak już w wcześniejszych zestawach, jakie Wam prezentowałam. Jedyne co tu się wyróżnia, no to tutaj jedynie główka już taka, no z filmu stricte właśnie Lego. Oraz fryzura Zeina, taka biała. Mi się wydawało zawsze, że miał kremowe włosy, takie blond włosy, przynajmniej w tej kreskówkowej wersji. Ale mniejsza z tym. Jak widzicie, tutaj ta minifigurka trzyma się na takim tu jednym klocku, do którego właśnie przyczepiamy nóżki. W tle mamy jakiś tutaj fragment areny, zdjęcie fragmentu areny, czy czegoś w tym stylu. No oraz duży napis Lego Group i numer seryjny 2018. Także przejdźmy do drugiej części kapsuły. Tutaj już troszkę można powiedzieć ciekawiej. Mamy tutaj zestaw na broń. Można powiedzieć, połączyli tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje, serial z filmem. Ponieważ w filmie Zane posługiwał się łukiem swoim, dlatego często jest przedstawiany w tych filmowej wersji z kołczanem. Natomiast jeśli oglądaliście serial Lego Ninjago, to wiecie, że złotą bronią, którą się posługiwał Zane, to były shurikeny lodu właśnie, które są tutaj przedstawione. No i oraz mamy tutaj taką zbroję do treningu, taką właśnie samuraja, czy coś w tym stylu, nie wiem jak to określić. Wiem, że były podobne zbrojki właśnie w sezonie Rok Węży, czy coś w tym stylu, na pewno w zestawie z Perłą Przeznaczenia, tylko z tym, że tamte zestawy, właśnie tamte maski treningowe
nie były, że tak powiem, kolorystyczne, dobrane do każdego ninja, tylko wszystkie były szare. A tutaj widzicie, można powiedzieć, że personalizują każdą kapsułę do każdego ninja, ponieważ tutaj ta czapka ma kolory białe i złote, czyli kolory Zeina. Jeśli chodzi o kapsułę, to bardzo mi się podobają te tutaj uchwyty na shurikeny, jak to przemyśleli. No można łatwo je wyciągnąć i umieścić. Nie będą latały nam po całej kapsule. No ale teraz, że tak powiem, najważniejszy test. Zobaczmy, czy ta kapsuła w ogóle się zamyka, czy to jest po prostu tak, żeby stało. O! Zamknęła się. Test zdany, że tak powiem. Teraz najważniejsze pytanie, czy ten zestawik mały jest wart swojej ceny? No, 30 zł, a właściwie no 30 zł bez grosza kosztowało taka mała przyjemność. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy go bym normalnie kupiła. W sensie kupiłam go dlatego, że mi troszkę brakowało tam do darmowego zamówienia przez stronę Lego, bo jak tam zamówi się powyżej 200 zł, to ma się darmową wysyłkę. No i brakowało mi akurat 30 zł i stwierdziłam, o, to sobie wybiorę właśnie tą kapsułę. Muszę powiedzieć, że jako takie ciekawostka, że tak powiem, jeśli ktoś chce mieć, powiedzmy, kolekcję różnych form zestawów z Ninjago, no to proszę bardzo, jest to ta jedna z tańszych kapsuł Kendo, pewnie dlatego, że jest w takim polibagu, że tak powiem, w folice, a nie w kartonowym opakowaniu, tak jak reszta, przynajmniej tak jak kapsuła Lloyda. No, ale 10 zł różnicy, ta kosztuje 29,90, a tamta 39 zł. No, więc jeśli chcielibyście specjalnie kupić kapsułę Kendo, tylko żeby mieć do kolekcji swojej, no to weźcie tą tańszą po prostu, bo one niczym się praktycznie nie różnią, tylko minifigurkami i kolorami, bo jeśli chodzi o kapsułę Lloyda, no to przepraszam, ale było dużo minifigurek z Lloydem dostępnych i jedyne co ciekawego tam jest to ten właśnie tutaj hełm, po prostu zamiast białego ma zielony i tak praktycznie to niczym pomiędzy sobą się nie różnią. Ale powiedzcie mi, co wy uważacie o tej kapsule, czy byście ją kupili, czy się wstrzymali z tym. Jak na razie to wszystko, trzymajcie się, do następnego filmiku i cześć!